Największy polski uwodziciel i podrywacz Jerzy Kalibabka. Na podstawie jego historii powstał nawet telewizyjny serial. Tulipan potrafił oczarować każdą kobietę, ale miał także wiele za uszami. Po więcej tajemniczych historii, zaobserwuj Kryminatorium. Mieszkał w dziwnowie nad morzem. Miał zostać rybakiem, tak jak jego ojciec, ale szybko wmówił sobie, że jest stworzony do większych rzeczy. Jako szesnastolatek ruszył w Polskę w pogoni za marzeniami. Jego przestępcza działalność polegała na uwodzeniu i oszukiwaniu bogatych kobiet, które później okradał. Do milicji zaczęły spływać zgłoszenia od wykorzystanych ofiar z różnych części Polski. Wkrótce wydano za nim list gończy i jego wizerunek trafił do mediów. Kalibabka był jednak dobrym uciekinierem. W końcu jednak wpadł i w Dzień Kobiet 84 roku sąd skazał go na 15 lat więzienia. I do dziś znany jest jako